Yo! Siema, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest najbardziej wyczekiwany Game of Scud tego roku. Byliście dosłownie wszędzie, na komentarzach, na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, w podkomentarzach na Instagramie, odpowiedziach na story, mi i jemu. Zagraj w Scuda z Kulpą, także to jest ten dzień i jesteśmy tutaj na Overparku i zagramy teraz w Scuda. Jeszcze na szybko obgadamy takie nasze zasady. 5 literek, 2 próby na sztuczkę. Last trick rebate 1 czy 2? Może jeden rebate, jeden last trick rebate, czy... Tak, tak. Jeden rebate, jeden last trick rebate i... No i tyle w sumie. No dobra, let's go. Papier, kamień, nożyc, a jeszcze miniaturka. Czasu mi się lepiej. 3, 4. Musisz odbyć. Dobrze, dobrze. Zaczynamy. Zadaję. Weź mi do kwestii. Nie dotykaj palcami. Zostałem palcem. To najpierw dwa kiklesy po prostu. Dwa kiklesy na rozgrzewkę od Kuby. Super. Ej, będę musiał latać z tą kamerą, no nie. Jest Kuba, jest double kickless. Rozgrzewkowe triczki. Mach, mach, czysto. Moja kolej. Zrobił! Siadło. Rozgrzewkowe triczki i teraz nie rób tak, dobra, dobra, rozumiem. Kuba jest taki miły i zadał pierwszy trik lightowy, to ja też taki zadam. Ja zadam whipa do buttercupa przez to. Przez małe. Przez duże. Przez duże. Mały. Marynarzyk. 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 No było i dajesz nie, ten. Nie, to jest marynarzyk. Ono szukał, on chce. I potem losujesz. Nie, no. Tak. Nie. To jest marynarzyk. No dobra, to 3 po 3. 3 po 3. Ha. Czyli stąd tutaj. Nie. Whip. Małe problemy w lądowaniu, ale bogi. Ogólnie coś dzisiaj jest dzisiejszym dniem, że strasznie nam koła się tak ścierają i jest taki śmieszny zapach. Taki kiełbaskowy. Wow, było blisko. Yo. Też małe problemy w lądowaniu były. Twój set. To jak na bękach jesteśmy, to... Jesteśmy na bękach. To D-flipa przez duże bęki. O nie. D-flip, czyli taki bar twist, deck grab, coś tam, trochę finger. Deck mi wleciał w ogóle? Tak. Czasami może deck krzywo wlecieć. A ja zadam... Jak już jesteśmy na bękach, to ja zadam przez bęka... mniejszego. Beko. Wiedziałem. Uuu, no ładne. Zajebiste. Cyk, myk. Ostatni raz to robiłem jakoś pod koniec roku tamtego, więc... Więc thriller. Nie, strzał. Co? Ja się strzał. Czyli co? Nie robisz? Nie, litera. I... zadam... back scoot do whipa na boksie. Back scoot, back grab, whip. Whip, no. Dobra. Wszystko. Dobra, ty robisz tu, czy tu, jak? Z bri, zaczynam od bri, jakby. To jest bri? No i finger od razu. Nie, nie. Jakby od razu, no tak. A, no dobra. Co się stało? Wylądowałem na piszczu. Ej, na dobrą sprawę, to co zrobiłem, to jest taki backscoot. Bo nie robisz go z bridge, tylko faktycznie z back scoota. Jak robisz front scoota, to nie robisz go z inwarda, tylko z tak. Co nie? Ja chcę wziąć rebate'a na to, bo wiem, że mogę to skleić. Do sklejenia. Yo! Zrobiłem. Inaczej niż ja, ale zrobił. No back scoot finger. Dobra, jak już jesteśmy tutaj, to ja zadam, o wiem, takie nietypowe dość. Kuba już mina zrzeszła. Fingera do pobar twista. O jest, okej. Okay. Takie nietypowe, dwa triczki. Finger.
środku. Your turn. Jo, weszło. Gituba. Ale się dziwiłem, naprawdę. To już teraz mocniej. Dwaj nordy. Dobra. No tu już wchodzimy na taki poziom takich nie-chillowych trików, o. Wjeżdża tu na elegancko, ze swoją delegacją. Raz, dwa, yo. Ja się uchwyciłem. Serio? Czemu? Trzeba tak... Ja nie umiem nagrywać. Dobra, jak już jesteśmy na takich nie-chillowych triczkach, to ja zadam 3-6. 3-6. Bar. Whip. Bar. Bar. Jezu, ładnie. Bardzo cool. Bardzo cool? Łapkę w górę. Ja nie zrobię. Chciałem, że dostanę kulę nogą. Mała. Bierzesz rebate'a? Nie. Czyli... Zrobię na boksie. Opo briki też. O, okej. Nie umiem opo bri, ale dobra. I jak czysto. Jak już się ogarnie opo bri flipy, to wszystkie kombo sprzedają. Ja pewnie zrobię ultra powolne bri i takiego ściętego kitlesa. Tak będzie. Jezus, pierwszy, no. To jest. Z ręką na sercu nie robiłem tego ponad, kurde, nie wiem, 2 lata, 3 lata. To może tak męczymy tego boksa, to może przejdziemy na boksa, ale drewnianego. I od tyłu. Trzy wipy do bara od tyłu boksa. Nie ma szans, ja nie zrobię tego. Ja też nie wiem, czy są szanse. Ja sam tylko, ja nie wiem, czy zrobię. No nie wiem, ale nie, serio nie wiem, czy zrobię. Bo jak złapię wysoko, to zrobię, ale jak polecę zbyt daleko, a nie wysoko, no to sflatuję i nie zakręcę. Zobaczymy. Nie, no nie wiem, czy zrobię, jakby... Jak polecę na flat, to nie zakręcę, ale poleciałem na flat i zakręciłem. Ja pierdzielę, ale widziałeś to manu takie do tyłu. Nie, ja nie robię. Kulpiszon nie robi? Nie, nie robię, nie. I kulpa zadaje. Spróbuję zrobić 2 bri na boksie. Okej. Okay. Nie idzie mi dzisiaj. Dobra, ja zadam teraz, bo moja kolej, podrolina, tam o 3-6 fingera. Może dorzucę parę, jak będę mieć czas. Nie, to jest. Zrzucę sobie barę, jak będę miał czas. Dobra, robię. Dawaj. Matko, bo... Cześć, zdrowie, pozdrawiam. Pozdrawiam, mama, tata, pies. O nie, uszczę. Ja dupa. Rebate. No. Free butter na kuderze. Jebka. Ja coś teraz zadam, co jest jego broszką, czyli kickless. I zadam kickless, rewind, kickless. Na rezi. Utnę go na pewno. Dobra, chyba nie. Kiki, rewind, kiki. Nium, cik. Jeszcze raz, 2 bri. Oooo, w kask. Wolno się w kask powietrzu. Dekiem czy kierą? Nie. Ale było takie ding. Oła. Ja żeby trochę mix it up, jak to się mówi, zmiksować coś, nie wiem jak to się nazywa. W angielsku lepiej to brzmi. Zrobię jakiegoś takiego fajnego wygibasa i zrobię naktak tobogan. Nice. Jak drewno, tak. Tylna noga za prawą i tobogan, tak. Tak.
Było, było, git. Łapka w górę. Dziękuję. Herbatę jeszcze raz może. Dobra. Herbatę? Herbatę. Herbatę. Daj herbatę. Proszę bardzo. O nie. Znowu spalił kółko. Dobra, jeszcze raz zmieniamy lokalizację, tym razem na walla i walla o tego i zrobię na nim whipa do handplanta. O Jezus! Back to Kuba. Herbatę? Weź. Dobra, spróbuję, już pewnie zaraz skończy się gra, więc spróbuję trzy mocnego, to spróbuję trzy klasy do whipa. Bangery do whipa! Chodzi, żeby nabrać prędkość. No wola, tutaj trzeba każdą odrobinę lotu wykorzystać za takiego triczku. Jo! O, daleko wyleciałeś, stary. Dobra, ja zadam na boksie backflip bar, bar, bar. Ba, ba, ba. Złoty! Ale bym nie zabił! Jo, zlądował! To chyba zaliczymy, co? Zaliczamy, zaliczymy. No. Wstecik, wstecik. No. Wiedziałem, że to tak skończy. Co się stało? Nie, nie. Zostaję w p***. Ale żeby nie było tak smutno, zostawcie tutaj followa pięknemu Kubie, wrzuca piękne klipy na Instagrama, takie bangery, że jeszcze nigdzie takich nie widzieliście. Naprawdę bardzo ciężko pracuje. Zobaczcie, jakie ma mięśnie, zobaczcie na to. On nawala po prostu 4 buttercupy. Dzięki za grę, dzięki za spotkanie. Polujcie mnie, Kubę i sponsorów. Nie, tego nie róbcie. Dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzu, z kim chcecie następnego skuta. Zostaw suba, bo wbijamy 100 000 do końca roku i... Yo!